Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przy okazji, jak jesteśmy u kolegi Jana Bochenciaka i kręcimy film i o wspólnym gołębniku Giewont, jak również tutaj dzisiaj nakręcimy film tutaj o hodowli Jana Bochenciaka, gdyż w tym roku akurat tutaj będziemy za chwilkę też na imprezie o godzinie 14 w miejscowości Sieniawa. Tak, tak. Odbywa się zakończenie 25-lecie sezonu. I impreza związana z 25-leciem istnienia oddziału. Ale teraz, żeby ta informacja była pełniejsza, to tutaj o oddziale nam za chwilę powie Jan tam na miejscu, a teraz tutaj, jak już jesteśmy u niego tutaj w Pryzówce, to opowie nam o swojej hodowli, bo oddział 0236 Raba Wyżna, do którego należy, to pozwala zdobywać też tutaj między innymi, jakie w tym roku miałeś sukcesy, to nam powiedz. No witam kolegów. No myślę, że ten sezon mogę zaliczyć do udanych sezonów. Co prawda troszkę na ostatnim locie nie wyszło mi z wytypowaniem gołębi na Brukselę. No i też trzeba powiedzieć, no troszkę słabiej przyleciały. Ale może zacznę od tych dobrych informacji, czyli tak, od początku sezonu leciały gołąbki mi bardzo dobrze. Do ostatniego, do 14 lotu byłem drugi. No i w tym roku tak, w kategorii A mistrz oddziału, w B mistrz oddziału, w C mistrz oddziału, roczne wicemistrz oddziału, lotniki roczne, trzy najlepsze w oddziele. Młode też, młode tak, mistrz oddziału, jedna, druga seria. Później lotnika też tam mam, ale troszkę już chyba słabiej, tam jest czwarty albo piąty. Później co tam jeszcze? Tak może wszystkiego nie pamiętam, a no tam czołowe konkursy też jakieś tam się pojawiały. No i co tam więcej? No na młode też już jest to drugi rok z rzędu jestem mistrzem, bo w zeszłym roku też byłem i w tym roku też, no muszę powiedzieć, że tam troszeczkę tych gołębi takich myślę zakupiłem lepszych za pośrednictwem właśnie giełdy, bo większość rozpłodu to jest właśnie tutaj od, z giełdy od właśnie Krzyśka Kosa. No i no niestety też po prostu w tym roku ten, na tym wspólnym gołębniku to wyszło jak wyszło. No i na przyszły rok chciałbym też się po prostu ja sam osobiście do tego przyłożyć, co wcale nie narzekam, że któryś z opiekunów coś tam zawalił, bo myślę, że przykładali się bardzo dobrze. Zresztą ten sezon był bardzo fajny. Jak ktoś obserwował od początku, super było, zdrowie gołębie super leciały, no ale później tam wyszło trochę gorzej. Mniej, może skupmy się teraz na tych wynikach. No i z tego też powodu chciałem po prostu część hodowli będę właśnie redukował, nie? Że się, sam będę wszystkim zajmował, niestety jedna osoba no, nie jest w stanie ogarnąć takiej ilości wspólnego gołębnika, gołębi lotowych, jak i też rozpłodowych. No, w tym momencie posiadam około 160 gołębi rozpłodowych, właśnie między innymi te gołębie, którymi właśnie wylatałem te wyniki. No to też niestety będę musiał sprzedać część. No nie jest to całkowita likwidacja, bo na pewno sobie zostawię z 34. Dokładnie. No muszę, bo po prostu no 30 gołębi, 40 jestem w stanie ogarnąć, a niestety 160 no to sami wiemy, że nie. No też chcę się przyłożyć właśnie tutaj do wspólnego gołębnika, żeby, tak jak powiedziałem, troszeczkę to zaufanie hodowców odbudować, no bo niestety w tym roku zostało to dosyć mocno nadszarpnięte, że tak powiem. Co tam będę miał, bo tak chciałem kolegom powiedzieć, no młodymi leciałem właśnie w tym roku, testowałem zaciemniane gołąbki, no i dosyć fajnie wylatały mi, 60 gołębi zostało mi po prostu ich po sezonie, a sezon jak wiemy no był bardzo ciężki, no ale to z tego tytułu, że właśnie ograniczam hodowlę, będę myślę z 30-40 tych rocznych będzie na sprzedaż. No i z rozpłodowych gołębi myślę, że gdzieś około 70-80 gołąbków będzie na sprzedaż. Też na pewno będzie na sprzedaż drużyna mistrza oddziału w kategorii C. Te trzy gołąbki, ponieważ no te dwa to już są wiekowe gołąbki z 12 roku. Myślę, że one już raczej tylko do rozpłodu się nadają, bo chociaż taką ciekawostką jest ten gołąbek taki 13-16 z drużyny właśnie tej mistrza oddziału z 12 roku. Na rejon Podhale do 9 lotu prowadził jako lotnik, także roczne, nieroczne takiemu dziadkowi nie radziły, nie poradziły. No. Także znaczy nie, on był jako lotnik do 9 lotu. Bodajże przez pierwsze 3-4 loty był tam powiedzmy w pierwszej dziesiątce, a później już wysunął się na prowadzenie do 9 lotu, na rejon lotowy tutaj Podhale prowadził, nie? No i później mam taką samiczkę też 389, taka ciemna, to też bardzo fajny gołąbek, ona z linii Verstrate wywodzi się, kupiłem na aukcji, a nie na aukcji, przepraszam, na wystawie w Sosnowcu od takiego hodowcy z Austrii, samczyka, no i on mi wydał właśnie tego gołąbka,
bardzo fajnie też, no te gołębie, które są z drużyny, no to tam mam po kilka dyplomów, nawet może kilkanaście, bo to już lotuje kilka lat i każdy rok w rok wszystkie loty robiły, te gołębie nie siedziały w domu, ale już czuję, że to po prostu w tym momencie one miały być przeznaczone do rozpłodu, no ale z tego tytułu, tak jak mówię, że po prostu ten rozpód częściowo likwiduje, no to też je przeznaczę na sprzedaż. Myślę, że po prostu teraz zleciłem tutaj naszemu rachmistrzowi, żeby mi po prostu do każdego gołąbka wykonał wyniki. Także jeżeli będą te gołąbki na giełdzie lotowe, do każdego gołąbka będzie po prostu za cały i całą ich karierę i za całe... Przebieg jak latały. Latały, każdy wynik, co zrobiły. Zresztą te wszystkie trzy gołębie, które będą, przepraszam, dwa, były też lot Bruksele, zaliczyłem w zeszłym roku Archen, ten 13-16 miał konkurs. No jedna jest roczna samiczka, ona właśnie wywodzi się z gołębi, z Gladiatora. Z tych kupił, to będzie prawnuczka do Gladiatora. No bardzo fajnie też latała. Ona jest akurat młodsza, no ale skoro postanowiłem, że sprzedaję całą drużynę, to nie będę sobie że jednego odkładał, że młodszy dla siebie. Jak już sprzedaję, to po prostu, żeby ktoś nie powiedział, że dwa gorsze chce, albo coś. Po prostu cała drużyna idzie. Czyli podsumowując, będziesz troszeczkę gołębił redukował i zarówno rozpłodowych, lotowych i będziemy wtedy mogli powiedzieć, że w przyszłym roku będziesz po prostu miał do lotów, jak duże, z dużą drużynę, tak jak liczysz. No myślę, że gdzieś... Do lotu będzie może 38 gołąbków i to będą samiczki. Bo po prostu ciężko mi je zrobić, ja miałem w trzech boksach, rozdzielam sobie po prostu gołąbki. No i jeżeli ja robię oblot osobno samczyków, żeby się nie mieszały w boksach, jeden, drugi, trzeci boks, później samiczki, no to schodzi mi to dużo czasu, muszę tu poświęcać, po prostu czasowo nie ogarniam, żeby jeszcze wspólny gołębnik to wszystko, a z tego tytułu, że mam to wszystko na miejscu tu u siebie, to praktycznie cały dzień obloty trwają od rana do wieczora. I postanowiłem tak zrobić, że te samczyki po prostu na spis może oddam z 60-70 gołębi, ale polecę tylko samiczkami, bo dla mnie to będzie bardzo wygodne, po prostu rano oblot, po oblocie wchodzą i dziękuję, już mam po zawodach. Samczyki nie muszą, nie będą uczestniczyć w rywalizacji, nie muszą latać codziennie, raz na jakiś czas je tam po prostu przepuszczę. No i jest to po prostu, trwa niedużo czasu, muszę poświęcić pół godziny czy tam godzinę, ile ten oblot trwa, dostaną jeść i mogę się po prostu zająć swoimi sprawami. No też trzeba wiadomo i posprzątać i później rozpód, no i wspólny gołębnik też to schodzi czasu, o tym bardziej, że nie tylko jest obsługa gołębi, bo jest obsługa strony internetowej, firmy. Obsługa firmy właśnie i no i wszystkiego jest po prostu tego. A tak jak mówię, no opiekuna nie zatrudniam żadnego w tym roku, nawet nie chcą po prostu, no Łukasz był wcześniej, bardzo fajnie, pomagał mi super, wszystko, bardzo jestem zadowolony, zresztą utrzymujemy nadal bardzo dobre kontakty, on też wraca do gołębi z tego co słyszałem, będzie lotował chyba w oddziele, bardzo jestem zadowolony z jego pomocy tutaj, chcę mu właśnie podziękować za pośrednictwem tutaj tego filmiku. No po prostu zrezygnował, no, nie opowiedział mi tak oficjalnie czemu, no ale ja podejrzewam, bo po prostu no hodowcy to są hodowcy, no każdy dogryzał, albo tak, albo za szybki lot, jak to puszczacie, wszystko naraz, tak. No w tym roku też był inny opiekun i też uważam bardzo fajnie zajmował się gołąbkami, naprawdę formę tego gołębie miałem w tym roku jak nigdy. Zresztą widać było to po pierwszym locie, to było 400 praktycznie gołębi odbitych z lotu 140 km praktycznie w 2 minuty. Drugi lot były odbite praktycznie gołąbki w 3 minuty, jakieś 120-130 gołębi, no to praktycznie szły naprawdę kubkami. Trzeci lot, trafił się taki troszkę gorszy, ale to też było powodem po prostu, że jak wypuścili te gołąbki po jakichś kilku tam na 100 minutach, czy tam po pół godziny, okazało się, że gdzieś tam w kabina jakaś wypuściła gołębie, te gołębie się złączyły. Ja to się nawet przestraszyłem, jak on mi zadzwonił, mówi, no kurde, no połączyły się gołębie. Myślę sobie, o cholera, no to będzie ciężko. A o dziwo, wręcz przeciwnie, śląskie gołębie tu przylatowały z naszymi, bardzo dużo ich tu, chyba z 30 albo 40 z gołębnika wyciągłem, wypuściliśmy je. Część się zabrała, część się tu niestety plątała, no tak to bywa. No niestety ten czwarty lot trafił się właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, niefartowny, gdzieś te gołąbki. Czy to my zawinili, czy pogoda, czy gołębie, no ciężko tutaj stwierdzić. Ale miejmy nadzieję, że w latach, w przyszłym roku, no, będzie, w tym roku, przepraszam, będzie już, bo nie, tak, nie, w następnym roku, 18, przepraszam najmocniej, będzie lepiej. Musimy pomału kończyć, bo jest już godzina 14, będziemy właśnie będziemy wybierać. Dalej tutaj, pozostaniemy ciągle na terenie oddziału Raba Wyżna i będziemy uczestniczyć w 25-leciu. Na początku będzie pierwsza impreza jaka? Bo to będzie rozdanie oddziału Waksmów, nagród, później oddział rejon cały tutaj pod halę będzie, no i później na nasze rozdanie sekcji jednej, drugiej, no i oddziału, nie? Także i będziemy tutaj... tam towarzyszyć z kamerą tutaj i będziemy mogli tutaj, jak wygląda taka impreza na tutaj w górach u kolegów górali, zobaczyć. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobry lot! Dobry lot!